W 1944 roku Czechosłowackiego miałem ile 8 lat. W domu się nauczyłem jako tako czytać trochę rachować, ojciec był matematykiem. I zacząłem uczęszczać do piątej szkoły, czyli tej czerwonej szkoły, która się akurat organizowała. Tutaj szkołę organizował pan Wincenty Pawłowski, kierownik szkoły, który mieszkał tutaj na ulicy Skorupskiej vis-à-vis Koszykowej. I niczego tam nie było właśnie po tej żandarmerii niemieckiej, więc rodzice w miarę możliwości znosili krzesła, stoły, stołki, co kto do rady, kto co miał, to znosił. Ja poszedłem od razu do drugiej klasy, bo już miałem 8 lat. To był ciekawy skład, bo tam nawet był taki Danek Błynko z ulicy Próżnej, który miał ze 14, to my go nazywaliśmy pieszczotliwie staruszkiem.